archeologia. Z tej ziemi Irlandia. Proszę pułkowniku, pozwólcie zameldować. Mówcie. Michał Grzesiak. Znowu nadaję. Kolejnym typem grobowca megalitycznego, jaki możemy spotkać w Irlandii, jest tak zwany dolmen, inaczej Portal Tomb. Dolmen z irlandzkiego dol, stół, men, kamień, gdyż przypomina ta konstrukcja stół. Taki dolmen składa się z płyt wsporowych, najczęściej w liczbie od 2 do 4 i wielkiego bloku sklepiennego, który nakrywa całą konstrukcję. Znajdujemy się obecnie w Proleek. Jest to jeden z najsłynniejszych Portal Tomb w Irlandii i jego blok sklepienny ma wagę 35 ton. Nazwa Portal Tomb, czyli grobowiec portalowy, wzięła się z tego, iż te dwa kamienie sporowe, one tworzą taki portal, przejście do innego świata. Wędrówka dusz właśnie odbywała się tym przejściem i co ciekawe jest, w tym przejściu ja się mieszczę spokojnie, może by się zmieściła jeszcze jedna, dwie osoby, ale są takie grobowce portalowe, w których mieści się dwóch jeźdźców wraz z końmi. Ogólnie dolmeny nie są zbyt okazałych wymiarów. Ten jako ten jeden z najlepszych przykładów w Irlandii jest dosyć spory. Kamienie sklepienne jednakże potrafią osiągać nawet do 100 ton wagi. W przypadku dolmenu w Proleek mamy tutaj kamienie wsporowe, które mają ponad 2 metry, 2,30 m wysokości. Ich ilość jest również różna, od 2 do 4. W Proleek mamy akurat 3. Blok sklepienny dolmenu w Proleek ma zarys prostokątny, długi na 3,80 m, szeroki na 3,20 m. Trzeba dodać, że te kamienie sklepienne one miały różne formy, formy prostokątne, formy bardziej zbliżone do kwadratu, bardzo rzadko były te formy okrągłe i formy poligonalne. Często ten kamień sklepienny wystawał po prostu poza obręb tych kamieni wsporowych, które go dźwigały. Tak samo jak i w innych grobowcach megalitycznych znajdowane są pochówki zmarłych, głównie w postaci ciałopalnych, ale też znajdowane są pochówki szkieletowe wraz z wyposażeniem w postaci, tradycyjnym wyposażeniem w postaci kamiennych i krzemiennych narzędzi, ozdób stroju i ceramiki. Grobowce portalowe często przykryte są kurhanem bądź karnem. Jednakże w naszym przypadku, który dotyczy naszego okazu, nie stwierdzono żadnej pozostałości po tego typu konstrukcjach wokół obiektu megalitycznego. Według legendy miejsce to miało być pochówkiem Fionna MacCumhaila, jednego z heroesów, z bohaterów mitologii celtyckiej. Te kamienie zostały przyniesione przez gigantów ze Szkocji i tutaj właśnie MacCumhail znalazł miejsce swojego spoczynku. Dolmen w Proleek jest to miejsce, które jest bardzo często odwiedzane przez turystów. Wokół znajduje się pole golfowe. Jest to dość duży kompleks. Uważa się, że tutaj rocznie przyjeżdża kilkanaście tysięcy ludzi, żeby zobaczyć ten grobowiec. To wygląda jak po prostu jakaś głowa wielka z takim profil twarzy, która spogląda ku ziemi. Coś niesamowitego. Dolmen w Proleek datowany jest na lata 3000-2500 przed naszą erą. Dolmeny oprócz Irlandii w Europie występują na Wyspach Brytyjskich, we Francji, na Półwyspie Iberyjskim, w Niemczech oraz w Skandynawii. Legenda mówi o tym, że ten, kto weźmie kamień, wymyśli sobie życzenie, wrzuci ten kamień i ten kamień zatrzyma się na szczycie tego grobowca, temu te życzenia się spełnią. Chciałbym mieć kufel piwa, który się nigdy nie opróżni. Taki kufel piwa, co zawsze jest tego piwa pełno. Mało tego, ja bym chciał, żeby w miarę moich upodobań po prostu marka piwa się zmieniała w zależności od tego, o jakim piwie sobie pomyślę. To jest największa nadzieja w moim życiu w ogóle, żeby mieć dostateczną ilość piwa do końca życia. Tam spadł z drugiej strony, nie będzie. Co za niefart. Naszym patronem medialnym jest polski portal historyczny historykon.pl. Historia w zasięgu ręki. Juliusz Cezar w swoim dziele Wojna Galijska opisywał, że kiedy Celtowie atakowali rzymskie linie obrony, to krzyczeli: subskrybuj!